Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania historii, która swego czasu poruszyła wielu Brytyjczyków i która dotyczy znanej prezenterki BBC Jill Dando. Zapraszam. Jill urodziła się 9 listopada 1961 roku i wychowała się w Weston Supermer. Urodziła się z wrodzoną wadą serca i to sprawiło, że była bardzo chorowitym dzieckiem, ale później przeszła operację w celu usunięcia tej wady i wiodła już normalne życie. Jako dorosła kobieta wybrała się na studia dziennikarskie do Cardiff. Podczas nich dostała także swoją pierwszą związaną z zawodem pracę i została lokalną reporterką. Po pięciu latach przeniosła się do Plymouth, by pracować dla BBC, i od tego momentu jej kariera rozwijała się błyskawicznie. Jej talent i potencjał zostały dostrzeżone, i została ona przeniesiona do Londynu, gdzie zaproponowano jej prowadzenie porannego wydania wiadomości. Jill należała do rzadkiego gatunku prezenterów, którzy potrafili przelać całą swoją osobowość na ekran telewidzów. Była kochana przez miliony, a jej rodacy czuli, że mogą się z nią utożsamiać. Później kobieta zaczęła między innymi, prowadzić wieczorne wydanie wiadomości, a także Crime Watch, czyli brytyjski program telewizyjny, który pochyla się nad nierozwiązanymi przestępstwami. Prowadziła też masę innych programów. W 1999 roku po raz trzeci z rzędu została osobowością roku BBC. I nie ma co ukrywać, ale była gwiazdą stacji. Wcale nie aż tak wiele jest wiadome o jej życiu prywatnym, ale kilka informacji jak najbardziej udało mi się wygrzebać. Jill od 89 do 96 roku spotykała się z wówczas redaktorem wiadomości, zarówno porannych jak i wieczornych, Bobem Mutonem. Po tym jak ich związek się zakończył, a zakończył się bodajże dlatego, że Bob uważał, że Jill nie ma czasu na związek i dla niego i zajmuje się tylko pracą, to przez chwilę spotykała się ze strażnikiem Parku Narodowego Simonem Bazilem. W grudniu 1997 spotkała natomiast na swojej drodze ginekologa Alana Fartinga. Para poznała się na zorganizowanej przez ich wspólnego przyjaciela radce w ciemno. Alan był wówczas w separacji ze swoją żoną, i kilka miesięcy po sfinalizowaniu rozwodu para ogłosiła zaręczyny. Miało to miejsce 31 stycznia 1999 roku, a ślub został zaplanowany na 25 września. Niestety, Jill swojego ślubu nie doczekała. 26 kwietnia 1999 roku została zamordowana pojedynczym strzałem u progu swojego domu. Po tym morderstwie tysiące ludzi pisało do rodziny i przyjaciół Jill, by wyrazić swój smutek, by przekazać kondolencje, a pod domem zaczęły pojawiać się bukiety kwiatów. O Jill zaczęli wypowiadać się jej wieloletni znajomi i ludzie, z którymi współpracowała. Jej były partner Bob powiedział: We wszystkim odnosiła sukcesy, była naturalna, z przyjemnością się ją oglądało. Kochała ją kamera, a ona to uwielbiała. Jill zasłużyła, by zarówno w życiu prywatnym, jak i w karierze osiągnąć sam szczyt i prawie to miała. Fakt, że została z tego wszystkiego okradziona, czyni tę sytuację jeszcze gorszą, jeszcze bardziej bezsensowną. Takie piękno i taki wdzięk nie miały być prawa zgaszone przez tak brutalny atak. No dobrze, ale w takim razie, skoro wiecie, jaką osobą była Jill, to może powiedzmy sobie, co my tak właściwie o samym ataku wiemy. O godzinie 10:03 listonosz dostarczający pocztę między innymi do domu Jill, w jednej z dzielnicy Londynu, a dokładniej Fulham, zauważył, że jest obserwowany przez ciemnowłosego mężczyznę w garniturze. W tym samym czasie strażnik miejski zauważyła niebieskiego rentrowera zaparkowanego w niedozwolonym miejscu. Strażnik miejski podszedł, by spisać numery rejestracyjne pojazdu, ale wtedy kierowca rentrowera zaprotestował. Zarówno mężczyzna w karniturze, jak i mężczyzna z samochodu byli widziani przez kilka różnych osób w ciągu następnej godziny. Następnie 37-letnia Jill opuściła dom swojego partnera w Chiswick i wróciła samochodem do swojego domu. To był jej dom, ale od początku kwietnia próbowała go sprzedać i raczej większość czasu spędzała u Alana. O 11.30 Jill podeszła do swoich drzwi wejściowych, wyjęła klucza od domu i o 11.32 została raz postrzelona w głowę. Dwóch świadków zgłosiło, że widziało mężczyznę z gęstymi czarnymi włosami, uciekającego spod jej domu. Sąsiad Richard usłyszał krzyk, ale nie usłyszał strzału. Gdy wyjrzał przez okno, zauważył biegnącego białego mężczyznę. Osoba ta miała 183 cm wzrostu i była mniej więcej koło czterdziestki. 14 minut później Jill została znaleziona przez swoją sąsiadkę Helen. Policjanci i służby przyjechali na miejsce o 1147. Chwilę wcześniej, bo o 1140 w pobliskim parku zauważono mężczyznę, który kłócał przy barierkach i rozmawiał przez telefon. 10 minut później przyjeżdżający kierowca musiał ostro zahamować, gdy podobno ten sam mężczyzna wyskoczył na jezdnię i przez nią przebiegł. Natomiast sama Jill została przetransportowana do szpitala Charing Cross. I niestety o 13.03 została uznana za zmarłą. Z tego, co udało się śledczym ustalić, to najprawdopodobniej podczas otwierania drzwi frontowych napastnik podszedł do Jill i złapał ją od tyłu, zmuszając jednocześnie do położenia się na ziemię. Następnie napastnik lewą ręką oddał pojedynczy strzał w lewą skron. Kula weszła tuż nad uchem, a rana wylotowa znajdowała się z prawej strony głowy. Już na początku śledztwa ustalono, że strzał oddano z półautomatycznego pistoletu 9 mm. Następnie detektywi uznali, że najpierw muszą skupić się na mężczyznach, którzy przez życie Jill się przewinęli. Odkryto, że oprócz tych trzech poważniejszych związków, o których wam wspomniałam, kobieta spotykała się także z innymi mężczyznami, ale to były po prostu raczej takie randki. Jednak po dokładnym przyjrzeniu się wszystkim tym mężczyznom, zostali oni wykluczeni z kręgu podejrzanych. Przez chwilę spekulowano jeszcze, że kobietę zabił rosyjski przestępca, który był w niej zakochany, a ona jego zaloty odrzuciła. Podobno mieli nawet poznać się podczas kręcenia programu na Cyprze, no ale Jill po prostu nie była nim zainteresowana. Ogólnie całe to śledztwo dało ludziom możliwość spekulowania o jej życiu osobistym, bo było nie było, kobieta była uważana za swojego rodzaju gwiazdę, sławę, celebrytkę, no ale nigdy nie pojawiły się żadne wiarygodne dowody, które którąkolwiek z tych teorii by wsparły. W ciągu sześciu miesięcy od morderstwa zespół śledczych przesłuchał ponad dwa i pół tysiąca osób i przyjął ponad tysiąc oświadczeń. Postępy były niewielkie, śledztwo szło raczej mozolnie, ale po roku detektywi skupili swoją uwagę na barym George'u, który mieszkał zaledwie 800 metrów od Jill. Mężczyzna miał historię prześladowania kobiet, przestępstw seksualnych i innych zachowań antyspołecznych. Na przykład raz w latach 80. znaleziono go ukrywającego się w krzakach w pałacu Kensington z nożem i liną. Miał też pewne doświadczenie z bronią palną, uczył się obsługi i strzelania z karabinów szturmowych oraz maszynowych. Przez większość lat 80. raczej nie używał swojego imienia, tylko przyjmował różne pseudonimy i nawet wiadomo, że w 1980 roku próbował dostać się do policji, ale nie został przyjęty. Co ciekawe, jego nazwisko pojawiło się w policyjnych aktach już dzień po morderstwie. Po prostu w jednym z przekazanych oświadczeń pojawiła się informacja o niestabilnym mężczyźnie, który mieszkał blisko Jill. Tak czy inaczej, policja tak naprawdę zaczęła uważać go za potencjalnego podejrzanego mniej więcej po 10 miesiącach. Wtedy też zaczęli się mu przyglądać, zaczęli go śledzić i obserwować. Kiedy funkcjonariusze przeszukali jego mieszkanie, znaleźli chociażby podobno cztery egzemplarze wydania magazynu Ariel BBC poświęconego Jill. Jego rzeczy zostały wzięte do analizy i w kieszeni płaszcza znaleziono malutką cząsteczkę osadu, który, jak powiedział analitek, mógł być pozostałością po użytej broni palnej. Bary został aresztowany i oskarżony o morderstwo, a następnie stanął przed sądem Old Bailey 2 lipca 2001 roku. The suspect was brought to the Central London Police Station where he was questioned about the murder of the TV presenter, Judith Anderson, George. Possibly interested Judith Anderson. The crime was believed to have been committed by someone from the government ultimately. I teraz będzie chyba dobry moment, żebyśmy o barem powiedzieli sobie jeszcze coś więcej. Wiadomo, że mężczyzna urodził się 15 kwietnia 1960 roku w Londynie. Był najmłodszym z trójki dzieci i wiadomo, że jego rodzice rozwiedli się w grudniu 1973 roku. W wieku 14 lat uczęszczał do szkoły z internatem, finansowanej ze środków publicznych i skierowanej do dzieci z problemami emocjonalnymi i behawioralnymi. Przez całe swoje życie był tak naprawdę zatrudniony tylko przez 5 miesięcy, co ciekawe w BBC, ale na jakimś bardzo niskim stanowisku. I ogólnie trzeba sobie już na początku powiedzieć, że sprawa przeciwko Baremu była raczej słaba. Większość dowodów była poszlakowa, a jedynym takim twardym dowodem była ta pozostałość prochu znaleziona w jego kurtce w kieszeni, która miała pasować do amunicji użytej do zabójstwa Jill. Po procesie mężczyzna został skazany za morderstwo wynikiem 10 do 1 2 lipca 2001 roku. Otrzymał on wówczas dożywocie. Jego obrońcy składali apelacje, ale z tego co znalazłam dwie z nich zakończyły się niepowodzeniem. Wiem na pewno, że jedna została oddalona, ponieważ sędzia uważał, że wyrok jest sprawiedliwy i nie było dowodów, które sugerowałyby inaczej. Natomiast w marcu 2006 roku wniesiono trzecią apelację. Opierała się ona o nowe dowody, a dokładnie o badanie lekarskie sugerujące, że Barry nie był zdolny do zaplanowania i popełnienia przestępstwa ze względu na swoje ograniczenia umysłowe. Według powołanego na świadka neuropsychiatry, Bary wykazywał oznaki paranoi, narcyzmu i miał też zaburzenia osobowości. Kolejnym argumentem było to, że dwóch nowych świadków twierdziło, że widziało uzbrojoną policję na miejscu aresztowania Barego, ale oficjalne raporty sporządzone przez policję mówiły zupełnie co innego. Z tych raportów wynikało, że podczas aresztowania na miejscu nie było żadnego uzbrojonego funkcjonariusza. No ale obrona uważała, że jeżeli oni w raporcie kłamali, a świadkowie mówili prawdę, i na miejscu aresztowania był ktoś z bronią, to ta pozostałość prochu mogła pochodzić z tej dodatkowej broni i nie była dowodem w sprawie. 20 czerwca 2007 roku komisja rewizyjna skierowała sprawę do sądu apelacyjnego. 7 listopada 2007 roku sąd apelacyjny przychylił się do apelacji i uchylił wyrok skazujący. Sąd ten orzekł wówczas, że prokuratura opierała się głównie na czterech dowodach. Mianowicie, opierano się na tym, że jeden ze świadków zidentyfikował pozytywnie Barego jako mężczyznę przebywającego na ulicy Jill na 4,5 godziny przed morderstwem oraz na zeznaniach kilku innych świadków, którzy widzieli mężczyznę, ale nie Barego, na 2,5 godziny przed Zabójstwem. Może nie tyle, że widzieli mężczyznę, który na pewno nie był barem, ale po prostu nie byli w stanie tego mężczyzny pozytywnie zidentyfikować. Dalej opierano się na tym, że bary kłamał podczas przesłuchania. Co więcej, oparto się na znalezionej pozostałości prochu, ale później eksperci wypowiadali się, że nawet jedna na sto osób może na swojej odzieży mieć pozostałości po strzale, które zostały zebrane od kogoś innego. I po prostu przetransferowały się na ubrania. Sąd stwierdził, że gdyby ława przysięgłych wiedziała o tym wszystkim, to nie ma pewności, że uznaliby Barego za winnego. 14 grudnia 2007 roku Bary stanął ponownie przed sądem i ponownie nie przyznał się do winy. Nowy proces ruszył natomiast 9 czerwca 2008 roku. Tym razem prokurator nie mógł wspomnieć o jedynym rzeczowym dowodzie, jakim były pozostałości prochu, bo dowód ten nie został dopuszczony do nowego procesu. Mówiono natomiast dużo o charakterze Barego, jego negatywnych cechach, napaściach seksualnych i problemach z prawem. Obrońca William Clegg przypomniał ławie przysięgłych, że trzy kobiety z Hammersmith and Fulham Action on Disability umieściły pozwanego w ich biurze o godzinie 11.50 lub 12.00 i według obrońcy niemożliwym było. By bary mógł popełnić morderstwo o 11:30, a następnie pójść do domu przebrać się i wyjść na spotkanie. Tutaj ważne jest też to, że świadkowie, którzy widzieli mordercę uciekającego zaraz po oddanym strzale, zeznali, że ten szedł w jednym kierunku, a dom barego znajdował się w przeciwnym. Przedstawiono także analizę neuropsychiatry, który określił iloraz inteligencji mężczyzny na poziomie 75 punktów. Proces zakończył się 1 sierpnia 2008 roku i mężczyzna został uniewinniony. Barry starał się otrzymać odszkodowanie za lata spędzone w więzieniu i w 2013 roku złożył swoją sprawę do Sądu Najwyższego, ale z powodu przepisów mówiących, że odszkodowanie może być wypłacone tylko wtedy, gdy pojawi się nowy dowód w sprawie, który ponad wszelką wątpliwość udowadnia, że skarżący nie popełnił danego przestępstwa, Przyznania odszkodowania mu odmówiono. Do dzisiaj więc nie wiadomo, kto stoi za morderstwem Jill, ale postaram się Wam jeszcze przedstawić teorie, które przewijają się najczęściej. O niektórych już wspomniałam na początku, ale najwyżej po prostu się powtórzę. Podczas śledztwa badano teorie, że Jill zabił zazdrosny chłopak lub nieznany kochanek, ale jak wiemy, ta teoria upadła. Myślano również, że może ktoś wynajął zabójcę, by ten zabił Jill w ramach zemsty, na przykład za to, że został skazany na podstawie dowodów zebranych i później zaprezentowanych przez nią w programie Crime Watch, ale to też koniec końców zostało wykluczone. Snu to teorię, że być może zaangażowane są w to gangi bośniacko-serbskie lub nawet jugosławskie. Pojawiła się możliwość, że kobietę zabił fan, który miał na jej punkcie obsesję. Pojawiła się informacja, że Jill przeprowadziła śledztwo w sprawie siatki pedofilskiej w BBC w połowie lat 90., i ktoś po prostu chciał ją uciszyć, ale tutaj też niczego nie dało się potwierdzić. Kiedy sprawę w 2008 roku przejrzała jednostka zajmująca się sprawami nierozwiązanymi, uznali oni, że najbardziej prawdopodobną teorią jest jednak zabójstwo na zlecenie. Przyciśnięcie pistoletu do głowy zadziałałoby jak tłumik. Dziwił jednak fakt, że po analizie znalezionej łuski uważano, że broń jest kiepskiej jakości i została nawet wycofana z produkcji. Kolejne przejrzenie sprawy, które miało miejsce w 2012 roku, wskazało, że podejrzanym może być mężczyzna o pseudonimie Arkan. Był on serbskim, nacjonalistycznym politykiem, zbrodniarzem wojennym z czasów wojny w Bośni i Hercegowinie. Oraz twórcą i dowódcą ochotniczej jednostki paramilitarnej Tygrysy Arkana. Kiedy jednak podano jego imię jako potencjalnego podejrzanego, było już za późno, bo mężczyzna zmarł w 2000 roku i też został postrzelony. Natomiast w 2019 roku wyszło na jaw, że Krajowa Agencja Kryminalna, czy jak oni się tam wcześniej nazywali, wcześniej chyba to była Brytyjska Narodowa Służba Wywiadu, przekazała raport w sprawie morderstwa Jill. Twierdząc, że zbrodnia była w odwecie za zbombardowanie siedziby radia i telewizji Serbii, i to bombardowanie miało miejsce 24 kwietnia 1999 roku. W tym raporcie również powiedziano, że to Arkan miał to zabójstwo zlecić. Dodatkowo podano, że dziennikarz opozycyjny został zamordowany przed swoim domem w Belgradzie zaledwie kilka dni przed Jill, a metoda zabójstwa była identyczna. Za morderstwo tego dziennikarza w 2019 roku skazano czterech mężczyzn z serbskich służb specjalnych. Mimo to, i mimo że minęły prawie 23 lata, i mimo że śledczy, którzy byli w przeszłości w sprawę zaangażowani, uważają, że śmierć Jill nigdy nie zostanie rozwiązana, to sprawa dalej pozostaje otwarta. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. I zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.